że źle zaizolowane na przykład okna, to może być utrata ciepła nawet do 40%. Natomiast skala tego zjawiska w Polsce jest olbrzymia. Parę lat temu były robione takie szacunki, że budynków, które wymagają bardzo dużej termomodernizacji w Polsce, jest ponad 4 miliony. Jeśli chodzi o ich straty ciepła, nawet zostały nazwane oficjalnie wampirami energetycznymi. I to jest trochę tak jakby odwrócenie teraz definicji, co to jest ogrzewanie domu. Jeśli zdamy sobie sprawę, że ogrzewanie domu to nie jest dostarczanie ciepła, żeby ogrzać budynek, tylko dostarczanie ciepła, żeby pokryć straty energetyczne budynku. Czyli im więcej ciepła zużywamy i energii elektrycznej, energii cieplnej dostarczamy do budynku, to oznacza, że tym większe są straty cieplne tego budynku. I to jest ta logika, którą powinniśmy przyjąć dla celów naszej dyskusji, w ogóle podejścia do termomodernizacji i jakichś zmian energetycznych w budynkach.